Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest kolejny odcinek serii Hearts of Iron 4. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy? Słuchajcie, no wybuchła II wojna światowa ostatnio. W ciągu ostatnich kilku odcinków. No i słuchajcie, nasza Rzeczpospolita Ludowa bardzo mocno się nam tutaj rozrosła. Mianowicie, słuchajcie, pokonaliśmy Niemcy, pokonaliśmy Włochy, pokonaliśmy faszystowską Francję. Pokonaliśmy faszystowskie Włochy, Węgry, Rumunię. A więc wszystkie te państwa, słuchajcie, padły. Wszystkie te państwa padły, a my, słuchajcie, no na razie okupujemy te tereny. Wojna, słuchajcie, jeszcze trwa z Japonią. Ale ja się w tą konflikt nie mam zamiaru wiązać, ani mieszać. Mam zamiar skupić się za to na małych zmianach politycznych w naszym kraju. Mianowicie, chciałbym się skłonić w stronę aliantów i podpisać z nimi sojusz i uderzyć, słuchajcie, na Związek Radziecki. Czyli nie musimy się do tego przygotowywać. W związku z czym my tu mamy, o Jezus, co my tu mamy? Czekajcie, to wywalmy. Mamy strasznie dużo fabryk pouszkadzanych, to wszystko trzeba ponaprawiać. No jest problem z tym. Tutaj mamy bombowce. Bombowce zacząłem produkować średnie, taktyczne. Ale no na razie nic z tym nie zrobię. Dobra, to olewamy. Niezrealizowany import. Czego nam właściwie brakuje? Brakuje nam czegoś? Chyba nie. Jak w ogóle wygląda ilość zasobów, jakie dysponujemy? Dobra, stal możemy w ogóle przestać importować. Stal. Nie importujemy stali, więc jest ok. Czego jeszcze mamy dużo? Dużo aluminium mamy bardzo, więc to też możemy sobie olać. Tak jest, odzyskać te fabryki, one są dla nas bardzo cenne. Są jeszcze układy sprzed wojny. No ja wiem, nasze skrzydła nic teraz nie będą robić, bo nie mają co robić. No słuchajcie, będzie bardzo ciekawa konferencja pokojowa, kiedy cała ta sytuacja się unormuje, ponieważ będę chciał dla Polski zdobyć jak najwięcej terenów. Na razie będziemy produkować wszystkiego na maksa, żeby wykorzystać te fabryki z okupowanych terenów. Dobra, dostępności do gumy nie mam. I to trzeba będzie zmienić. Dobra, tutaj wzdłuż granicy ze Związkiem Radzieckim mamy rozstawione dywizje Sikorskiego. Dywizje Sikorskiego. To mamy Andersa. Najchętniej bym to zrobił w ten sposób. Teraz wam wytłumaczę dlaczego. Ponieważ zauważyłem, że generałowie lepiej się sprawdzają. Szybciej awansują niż marszałkowie. Ty kolego też się tutaj, Jezus Maria, co mi tam jeździ pod oknami? Nie mam pojęcia. Chyba znowu koszą trawę. Jezu, poczekajcie, muszę zamknąć sobie okno w pokoju. Okej, jestem, mam nadzieję, że ten warkot wam nie przeszkadzał za bardzo. Dobra, tutaj zwiększyć produkcję dywizji. Musimy, bo inaczej zginiemy. Do roboty, moi drodzy, do roboty. Tutaj nowe dywizje na razie się nie tworzą. Rosjanie przerzucają swoje dywizje na wschód, na granicę z Japonią i Chinami. Byłoby fajnie, gdyby Rosja zaatakowała Chiny, to by było the best. To naprawdę dla mnie byłby dobry układ. Tu mamy Chińską Republikę Ludową. Dobra. Otóż tak, myślę, że powoli można byłoby zacząć myśleć o paru sprawach. Dobra, tu mamy kolejną doktrynę lotnictwa opracowaną. Tak, mamy czerwiec, 41 rok, normalnie, nie, przepraszam, grudzień, 41 rok, normalnie Niemcy by stali pod Moskwą. To sobie zróbmy. Ale tak nie ma, bo historia nieco inaczej się potoczyła.
Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No zobaczymy, jak sobie ci generałowie poradzą. Jednak marszałków nie będziemy używać, no. Tak jak wiem, tu mamy problemy z niepokojami. Czekaj, ty kolego, byś mógł się rozstawić spokojnie. Tu na całym tym obszarze. Pilnuj tutaj sytuacji. Tak jest, ja nie oddam tych terenów. Przynajmniej do czasu, dopóki nie zakończymy okupacji tych ziem. Bo ja z tego mam zasoby, to po pierwsze. Mam z tego fabryki, to po drugie. Tak więc to jest wszystko dla mnie bardzo istotne i ważne. Jeszcze kolego dostaniesz tutaj do pilnowania Gibraltar. Tak jest. No, tak więc do roboty, do roboty. Rozmieszczać te dywizje. Okej, jak my tu wyglądamy? Mało tych fabryk mam, cholera. W marcu. No dobra, na razie musimy się ogarnąć. Musimy tutaj się rozwinąć odpowiednio. Jezus Maria, jakie tutaj są ruchy wojsk. Dobra, to mamy zrobione. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Dobra, mamy już rok 42, więc rozwijmy sobie saperów. Chociaż chwila, uno momento. To sobie najpierw zróbmy. Tak jest. To najpierw... No słuchaj, na obecnie największym zagrożeniem na świecie stanowi Związek Radziecki. Rzesza Niemiecka wzywa inne kraje jako naszego wroga. Mamy wojnę z Turcją. Dobra, wiecie co? Zróbmy sobie takie coś. Nie, ja jeszcze nie jestem gotowy. Cholera, ja nie jestem gotowy do wojny ze Związkiem Radzieckim. Nie chcę ich wkurzać na razie. Tak, wiem, mamy problem ze sabotażem. Jak tu wygląda kwestia szkolenia nowych dywizji? Tworzymy nasze słynne brygady, edytujmy. Dorzućmy tutaj więcej czołgów. Tak jest. Więcej czołgów mnie tam produkować. Mamy ulepszone chwaty, więc... Swoją drogą, sprawdźmy sobie... Obrona 6. Ten ma obronę 6. Przełamanie 46. Wartość 70%. Takie same. A, ten ma 18, a ten przeciwko śleżywej ma 23. Przeciwpancerny ma 11,7. Ten ma 9. Prędkość maksymalna 14 km na godzinę. Prędkość maksymalna 14. Aha. Opancerzenie 40, 34,5. 30. Przebicie 50. 57. Niezawodność 84%. To się nie zmienia. Koszt produkcji taki sam. No. To więc pięknie, ładnie. Jest odpowiednio. Dobra, potrzebujemy nowych samolotów. Potrzebujemy wszystkiego. Tutaj tworzą się nasze okręty podwodne. Uno momento. Teraz tak, czekajcie. Wy do portu. Tutaj sobie popłyńcie. Co myśmy tu osiągnęli? O, patrzcie, ten ORP Burza zatopił dwa niemieckie okręty podwodne. U-2 i U-19. Pięknie. Ten co zrobił? Ten zatopił też dwa niemieckie okręty podwodne. U-8 i U-4. Więc bardzo dobre wieści dla nas. Jeszcze sobie...
Jeszcze sobie tak w przyszłości chciałbym rozpocząć tutaj budowę nowych tych okrętów. No nic, no, potrzebujemy nowych fabryk. Tak jest, fabryki są dla mnie priorytetem, aby je naprawić. I odbudować. Tak jest. Jezus Maria, to mam całą Europę praktycznie do odbudowy. W dodatku jeszcze cały czas sabotaże trwają. Musi upłynąć sporo czasu, zanim będę w stanie tutaj cokolwiek w ogóle podziałać. Imperium Syjamskie kapituluje. Takie rzeczy. No tak, Anglicy tutaj podziałali odpowiednio. Jeszcze Rumunii teraz. No wszystkie dywizje po prostu osi zostały skierowane właśnie do... właśnie do Japonii i tam próbują się bronić za wszelką cenę. Sprawdźmy sobie to, modele niszczycieli. Dobra, tutaj tak zróbmy. Wielka Brytania. Dobra. Okej. No po prostu sprowadzałem tego za dużo ewidentnie. Znaczy głównie dlatego, że no, nie produkujemy lotnictwa, no, na razie. Dobra, tu mamy nową dywizję. Ta dywizja idzie do tego pana. Tak jest, jak tu idzie produkcja? Tu mamy jeszcze jedną dywizję, proszę bardzo. Tak jest. Sprawdzimy sobie coś. O Jezus. Jakie to jest czerwone tutaj wszystko. No to głównie Niemcy się buntują, no. Nawet mam tego kolesia i to i tak nic nie daje za bardzo. Co wy tu macie? No przerąbane, przerąbane. Dobra. Weźmy sobie to. Dobra, to mnie nie interesuje. No dobra, skrzydła bez zadań, no bo na razie nie mamy co robić za bardzo. Jesteśmy bezpieczni. No dobra, tutaj Związek Radziecki widzę w Turcji działa ostro. Tutaj w końcu Rosjanie mają jakieś sukcesy z Japończykami. Na Saszalinie. Dobra. Tutaj ciężkie boje. Turcy tam mocno atakują. No to jest Turcja, Turcja. To nie jest Imperium Neo-Osmańskie.
No zobaczymy. Tutaj też oczywiście Brytyjczycy walczą, Francuzi, Amerykanie. Dobra, jak tam wystawianie nowych dywizji idzie, co? Chyba nie najgorzej. A więc spokojnie. Dobra, wydobycie mamy zwiększone. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Chyba tutaj sobie to zróbmy. Dobra, tu mamy nową doktrynę. Na razie okej. Dobra, tutaj sobie okręty podwodne. Opracujmy nowe. Ojeru, na to już mamy sporo tego sprzętu. Dajcie, zróbmy to sobie tak. Idziesz tu, idziecie tu. Tak jest. Sobie to tak zrobię. Dobra, niech tak będzie. Ja tu sobie jakieś dowódcę. Czy nie? No dobra. Port macierzysty. Czemu akurat tam? Gdańsku macie być. Gdańsk jest polski. Czy to się komuś podoba, czy nie? Brakuje ludzi do służby, co? No tak, bo 5 nowych dywizji powstało. Tu możemy dodać 3. To jest, wyjdziecie tu. A wyjdziecie tu. Okej. Dobra. Okej, ile my mamy w ogóle dywizji? To jest dla mnie... To jest dobre pytanie. Okej, mamy 53 dywizje piechoty, 14 brygad kawalerii, 2 dywizje strzelców podhalańskich. Tak więc, no całkiem sporo. Tu mamy 67. To jest kurde cały czas mało. Nie będziemy mieli szans ze Związkiem Radzieckim. Podwójne zagrożenie, o co chodzi? A doktryna morska. O, to sobie weźmy. Dobra, anektuję Tuwańską Republikę Ludową, Związek Radziecki. Tutaj nie, tutaj państwo osi się w tej Japonii mocno trzymią. Nadal. Dobra, popracować nad błyskawicą. Nowa broń dla piechoty. Dobra, jak tam sytuacja? Jakbyśmy tak prowadzili pełny pobór, to mamy prawie 1 000 000 rezerwistów. Pięknie jest. Kurde, znowu mi tam koszą tą trawę pod oknami. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale to brzęczy strasznie.
Dobra, ty kolego, dostaniesz jeszcze do obstawy tutaj te rejony. Tak jest. Bo inaczej to tu będzie ciężko cokolwiek zrobić. No musimy po prostu zgnieść opór. Ruchu oporu niemieckiego. Tak jest. Bardzo ładnie. Jak tu w Turcji, co? A tam... No, tam na razie zyskujemy. Znaczy Związek Radziecki zyskuje. Tak naprawdę i pomagają im alianci. To jest tu, że tu wojna z Chinami może wybuchnąć. Jeśli wybuchnie wojna z Chinami, to trzeba będzie zacząć działać. Dobra, ja sobie zmienię tutaj troszkę. Tego sobie weźmiemy. Idziemy w stronę demokracji, moi drodzy. No, demokratyczny reformator, PSL powinien zacząć zyskować poparcie w Polsce. Dobra, tu mamy kolejną dywizję pancerną. Dobra, mamy okręty klasy Orzeł. Dobra, nowe niszczyciele. Teraz tak. Teraz tak, tu sobie zmieńmy. Tak jest. Tu jeszcze nie możemy. Na razie wichry budujemy. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To jest tak, was ustawmy sobie... Flota okrętów podwodnych. Tu flota niszczycieli. Tak jest. Dobra, wy tu też rozstawcie swoje oddziały. No musimy tutaj wprowadzić spokój i porządek na tych terenach, no. Bo bez tego to tu będzie ciężko. No i do czasu konferencji pokojowej. Okej, co ja tu mogę wymyślić? Mogę zaostrzyć na przykład działania. Możemy na przykład Łotwę wyzwolić, gdybyśmy chcieli. O, możemy na przykład Czechosłowację wyzwolić, ale kurde, ja nie chcę wyzwalać. Za bardzo. Dobra, jak to wygląda? No tutaj zaczęło trochę łagodnieć w Niemczech. W końcu... Ale sabotaże dalej się zdarzają. Dobra, czego mam najwięcej nadwyżek? Aluminium nie sprowadza, mam nadzieję. Tutaj ropy też ograniczyć. Wolfram też ograniczyć. Czego mamy niedobór? Ropska mamy niedobór. Dobra. Mamy chrom.
Tak jest. No, odbudowywać to, odbudowywać to. USA sprzeciwia się faszyzmowi. Jako kraj wolnych ludzi USA uważa się za naturalnego wroga faszyzmu. W jego wszystkich postaciach na całym świecie. Agresja reżimu niemieckiego sprawia, że stał się on największym wrogiem świata zbudowanego na zasadach wolności, które wyznaje USA. Z taką ideą, poparcie którego udziela Ameryka, amerykański kongres, Franklin Delano Roosevelt, wysyła Niemcom ostrzeżenie. Jeżeli Rzesza Niemiecka nie zmieni swojego kursu politycznego, USA rozpocznie działania antyniemieckie. Na wiadomość... nie wiadomo na czym miałoby polegać, ale między wierszami można doczytać groźby wybuchu wojny pomiędzy oba krajami. Pięknie, dobra. Ameryka zaczęła grozić paluchem. Poważna sprawa, moi drodzy. Dobra. A USA wypowiedziało wojnę Niemcom. Za tym idzie wszystkie inne kraje osi także wypowiedzą wojnę USA. USA dołącza do frakcji alianci. No i się zaczęło. A ja tu widzę, mamy tu poważne problemy. A tu mamy kolejnych 5 dywizji. Dobra, te idą tu. Z tych trzeba stworzyć kolejne oddziały. Zróbmy sobie nowego dowódcę. Bartosz Kowalski, no niech będzie. Twoim zadaniem, kolego, będzie pilnowanie tutaj tych ziem. Przynajmniej na razie. Coś chciałem. To chciałem zmienić. Dobra, czekajcie. Pozmieniamy sobie te kolory. Ty, kolego, będziesz biały. Okej. Teraz tak. Ty, kolego, będziesz czerwony. Ty będziesz czerwony. Ty, kolego, będziesz niebieski. A ty, kolego, będziesz zielony. Dziękuję bardzo. No i teraz wszystko dokładnie wiadomo. Dobrze. Dobra, iść chyba nadzieja, że my tu sobie damy radę. Kurde, oni tutaj cały czas nas sabotują, no tak nie może być, no. No i mili państwo. A tu mamy też szyfrację poprawioną. Okej, dobra, lepsze działa. Czas wprowadzić. Dobra, ograniczmy troszkę produkcję. Okej, mamy nowy niszczyciel. Pracujmy sobie też to, bo to się może kiedyś przydać. Co ja chciałem? Tak, chciałem zmienić tutaj. Sobie ograniczmy nawet tak. Dobra, tu tak. Tak. Dobra, tu nowe niszczyciele mają powstawać. Dobra. Teraz tak.
zmniejszyć, zmniejszyć. Zmniejszyć, zmniejszyć, zmniejszyć. Dobra, teraz potrzebujemy więcej gumy. Dawać guma. Dobra, wy tu do roboty. Do roboty, dobra, 15% oparcie PSL. W czym jest znowu problem? Niedoborami gumy. Chwila, bo coś mi się tam nie podoba. Myślę to tak, ja tu z Wielkiej Brytanii sobie ściągnę. Działać, działać, moi drodzy, zdusić te elementy tutaj budujące niepokój. No, Wielka Brytania ma sporo gumy, więc spokojnie. Dobra, mamy wszystko. Dobra, słuchajcie, myślę, że pora tutaj troszkę zaostrzyć nasze działania. Tak jest. Ja coś kupuję należącego do Anglii? Naprawdę? Czego? Cały czas gumy nam brakuje, no. Ach, muszę przecież jeszcze opracować nowe bombowce taktyczne. Ale wygląda to już dużo lepiej ta mapka niż wyglądała jeszcze jakiś czas temu. Ropa. Dobra, jak tu sytuacja? 18%. No, Turcy w tej Turcji szaleją, z tego co widzę. No, tutaj z Japończykami nie są w stanie sobie poradzić. Te Japończycy zostali wyparci z kontynentalnej części... Azji. Cały czas ropy za mało. Już mamy sporo okrętów. No, tu w końcu coś się zaczęło dziać. Dobra, teraz tak. Tu zwiększyć produkcję, tu zwiększyć produkcję. Tak, ale nie aż tak, czekajcie. Dobrze. Teraz tak, tutaj sobie zwiększmy wszędzie ilość samolotów myśliwskich. Do tego dostaniemy jeszcze te bombowce. Tak jest. Dobra, na razie to tyle, bo... No po prostu nie stać nas, no. Pax America, dobra. Więc Ameryka będzie zagwarantuje niepodległość wszystkim krajom Ameryki Południowej i Środkowej.
Dobrze, słuchajcie, zróbmy sobie bombę, zróbmy sobie cylinder i później pójdziemy w kolejny zespół badawczy. Dobra, tu mamy kolejne 5 dywizji, proszę bardzo. Jak nie tu, to tam. Jak nie tu, to tam. No po prostu jakaś masakra. A, bo tu mamy koszt okupacji, no nie. Wtedy nasza siła polityczna to wszystko kosztuje. Swoją drogą, jakie ja działania podejmuję? Komunistyczną partię Japonii wspieramy. No 25% poparcia mają. Mamy błyskawice, to jest dobry kierunek. Dobra. Wyrzutnia rakiet przeciwpancernych. Niech się zaczną tworzyć. Okej. Dobra, wiecie co? Nie wiem, może tak spróbował się dogadać na przykład z Francuzami. Popraw relacje, poproś o dostęp wojskowy. Dobra, tutaj sobie rządzi De Gaulle. No, zobaczymy. Z tego wszystkiego wyjdzie. Jestem ciekaw, jak świat zareaguje na to, że chce opuścić... chce przestać być komunistycznym państwem. Tutaj Ruscy no kompletnie nie są w stanie przebić się. No, walka z Japończykami będzie trudna dla nich. Ale tutaj, no słuchajcie, cała Turcja praktycznie została zajęta. No, sytuacja wygląda nie za dobrze. Bo Związek Radziecki się kurde tutaj panoszy. No w sumie ja też tak troszkę się rozpanoszyłem, ale na razie no... Ja nie szaleję tak bardzo jak oni. Zróbmy sobie to. Albo nie. Tu. Łosie czas wprowadzić. Tak jest, PZL 37 Łoś. Jak tam ten opór, co? No nie jest łatwo, nie jest łatwo tutaj. No tu w Hiszpanii jest przesrane. Przerzucać tutaj te dywizje piechoty. Kolejne. Jak to wygląda? No, 84 dywizje mamy. Że no kurde, to nam niewiele da, bo i tak nie będziemy w stanie tutaj za bardzo walczyć ze Związkiem Radzieckim tymi siłami. To sobie to zróbmy. Szyfrowanie PCM. Tutaj też cały czas walki trwają.